Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Witam was w kolejnym świecie według kina. Boże, tyle czasu nie było, teraz dwa z rzędu. Słuchajcie, do tego vloga się zabieramy już od dłuższego czasu. Ale myślę, że część z was wie, że oglądam różnego rodzaju pierdołowate programy typu, nie wiem, MasterChef, Hell's Kitchen, Tap Spadl i tak dalej. I powiem wam, że ogólnie dzisiaj to będzie o dramach. O dramach, które są wszechobecne i które są niesamowicie wkurzające. Ja słuchajcie, odpalam sobie, nie mogę powiedzieć, że odpalam sobie telewizor, ale jeżeli odpalam sobie jakiś program, to chcę go sobie obejrzeć, się wyluzować, wychillować, pośmiać, a nie się padołować. Niestety, w tego typu programach wszechobecne są dramy. Pamiętam historię z Master Chiefa, jak była babka, która kiedyś była w Ugotowanych i powiem szczerze, że no, nie byłam jakąś jej super fanką, ale stwierdziłam, że kurde, jak ją zobaczyłam pierwszy raz, mówię fajnie, bo była w Ugotowanych, niech sobie przejdzie w tym Master Chiefie, to ją sobie pooglądam, nie? Skończyła gotować i co? I wyryk, bo jej niedawno umarła mama i mama wierzyła w to, że ona będzie gotować i ona to zrobiła według przepisu swojej mamy i coś tam, coś tam, i coś tam, coś tam. Okej. Okay. Super. No, zajebiście. Skończyłaś? To jest program o gotowaniu, a nie o twoich problemach, ale spoko. Dobra, przeszła. Przeszła dalej. Coś jej tam nie pykło, coś tam mieli robić. No i ona nie wie, jak jej to mogło nie pyknąć, przecież ona to robiła z przepisu swojej zmarłej mamy. Mówię, no kurwa, naprawdę? Długo się tak jeszcze będziesz na tej zmarłej matce ślizgać? Jak odpadała, to też coś kurwa o tej zmarłej matce. Już po prostu nie mogłam. No, no kurwa, no come on. Albo idą do programu, wiedzą na co się decydują, ale ja tęsknię za dzieckiem, bo moje dziecko tam czeka, ja za nim tęsknię i będę o tym płakać w telewizorni. Tak zanim tęsknisz, to kurwa pierdolnij to wszystko. Idź do tego dziecka. Nikt cię tam kurwa nie trzyma, nie przywiązali cię tam, nie musisz tam siedzieć. Ale nie, bo na to dla dziecka, to dziecko. Jezus, co mi obchodzi twoje dziecko, kurwa. Rób swoje. Nie chcę mi się patrzeć, jak kurwa płaczesz, nie? To samo w Top Model. Tej umarł ojciec, tej uciekł ojciec, ta nie ma matki, ten nie ma kurwa wujka od stryjecznego ciotki kurwa strony chrzestnego. Nie, no nie, no, no po prostu kurwa, no nie mogę, no. I człowiek sobie włącza program rozrywkowy, który jest nazwany programem rozrywkowym. I kurwa żale, płacze, zagubieni, tej kurwa to, tej kurwa tamto. Nie wiem, niedługo będzie to, mi dzisiaj kurwa kromka chleba masłem do dołu upadła, no. Powiem wam, że to kręcenie dramy wszędzie, to jest po prostu, no, poziom już żenła. Ja rozumiem, że łzy się najlepiej w telewizji mogą sprzedawać, że to może ludzi w jakiś tam sposób ruszać, że ktoś tam może opowiadać swoją, Boże, jakże straszną historię. Ale powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi na przykład o takie Top Model, czy jakiekolwiek inne programy, to ja zdecydowanie bardziej wolę, żeby wygrały osoby i też bardzo bardziej lubię osoby, które mają podejście do życia takie bardziej na luzie. Ci, którzy oglądają Master Chiefa, to po prostu pani Janina była najlepsza, a teraz najlepszy jest Bażant. I to jest kuźwa gościu, który do wszystkiego podchodzi z jajem. Nie ma jakiegoś nie wiadomo jakiego oparcia, nie stoi i nie płacze w tej telewizorni, że to mu się spierdoliło, tamto, sramto. Tylko się kurwa zawsze sobie do tego coś dopowie, zawsze się z tego uśmieje. I to jest aż fajnie oglądać taką osobę. A nie jak patrzę i o, bo ja jestem w cieniu mojego brata, bo mój brat, a za dzieckiem też tęsknię i w sumie to nie wiem czemu mi smutno, bo mam dużo powodów, żeby mi było smutno i o wszystkich wam tutaj zaraz powiem, ale jest mi smutno, tylko no, jak mówię, nie mogę się zdecydować z którego powodu, ale jest mi smutno, no. No to spierdalaj. Nie, nie, słuchajcie, ja po prostu nie trawię kręcenia dramy.
na YouTubach, w różnych rodzajach internetów, dlatego też na przykład u mnie na kanale nie ma jakichś tematów politycznych, ja się w to nie wdrążam. Tak samo staram się omijać w miarę możliwości tematy religijne. Gdzieś tam powiedziałam swoje zdanie kiedyś i nie mam zamiaru tego odświeżać. Nie mam się zamiaru nikogo tłumaczyć z tego, w co wierzę, na kogo głosuję. Czy kogoś wspieram, czy kogoś nie wspieram, czy dołuję się jakąś tragedią, czy się nie dołuję jakąś tragedią. To jest po prostu moje prywatne i to są rzeczy, których ja nie chcę wrzucać na YouTube. Bo tego, z tego też się rodzą dramy i, że tak powiem, ja nie jestem tym zainteresowana, tak? Nie chcę sobie kręcić fejmu na dramach i na robieniu jakichś awantur. Jestem raczej za tym, żeby sobie pomagać, jestem za tym, żeby ludziom dawać drugą szansę. I jakoś tak, no nie wiem, wolę oglądać takie pozytywne osoby niż kogoś, kto robi z siebie środkę i kto kręci jakieś dramy. Chętnie poznam oczywiście wasze zdanie na ten temat. Czy też zwróciliście na to uwagę? Czy wam też to tak bardzo przeszkadza jak mnie? A może właśnie wy wolicie coś takiego oglądać? Nie wiem, chętnie poznam wasze zdanie, piszcie w komentarzach. I cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!